Zara Green Savage. To się chyba czyta Savage. Nie można przeczytać Savage, bo Savage to by się wam pomylił z Diorem. To w ogóle nie nawiązuje do Diora. Poza tym tam to ma napisane Sauvage, a to jest Savage. Czyli jest różnica. Savage oznacza, z tego co kojarzę i pamiętam, brutalny, dziki. Savage. Okrutny też w sumie pasuje. No wiecie, jak to jest z synonimami. A savage, co znaczy? Kisić? What the fuck? A savage Dior oznacza fajny Dior. Nie, no nie sądziłem. W sensie, jak wiecie, co znaczy savage? Poza tym, że jest napisane kisić, to dajcie znać. Słuchajcie, Green Savage 100 ml za 50 zł, kupione w Zarze. Kupione po testach. Spodobał mi się. Ale z racji tego, że mam jeszcze inne do przetestowania, to pewnie go odsprzedam taniej. Trochę użyję. 50 zł. Kartonik niespecyficzny, bo to jest połączone jakby ze sobą. I wyciągasz zapach. Buteleczka ładna. Zielona. Tak jak green. Nie dość, że zielona, to jeszcze taka sprawia wrażenie matowej. O fajnym, głębokim kolorze zieleni. Nawet to jest fajniejszy kolor niż ma okładka Harry'ego Pottera. Czara ognia. Czara ognia miała, nie? Zielony. Dobra. Savage ma cytrusy, świeże korzenne przyprawy, lawendę, aromatyczny, drzewny i trochę jest kwiatowy. Skład, nie ufałbym fragrancie. Ma napisane, że jest bergamotka, lawenda, cedr. Dlaczego mam podejrzenia, że coś jest nie tak? No, coś jest nie tak. Po prostu. On jest przyjemny, nie narzucający się, nie jest jakoś specjalnie właśnie wyjątkowy, tak jak ktoś napisał, ale jest coś w nim słodkiego, świeżego, co może się spodobać dziewczynom. Pamiętacie tą Carly Fragrance? Ona mówiła, że dziewczyny lecą na zapachy fresh and sweet albo out of the shower. Czyli, że wyszedł z prysznica. Ten zapach taki jest. Kwalifikuje się pod wymagania kobiet. I są pewne cechy charakterystyczne, które nawiązują do Yves Saint Laurent, czy tam Yves Saint Laurent Y, do wody perfumowanej nawiązuje, ale to nie jest wprost takie nawiązanie, takie typowe, że o, to jest na pewno Dior. Kurde, Yves Saint Laurent. Jest po prostu tak, jak mówiłem, świeży, słodki, jakbyś wyszedł z prysznica. Wiem, że pod to się też Yves Saint Laurent kwalifikuje, dlatego te skojarzenia. Ja też takie miałem, szczerze, jak w Zarze psiknąłem na papierek i wracałem, to sobie myślałem, kurde, ale niezła kopia tego Y, wody perfumowanej. I tak nawet do wieczora miałem z tym papierkiem, ale potem jak dzień później psiknąłem sobie na rękę normalnie zapach, to tylko przez moment było czuć tego Y, a potem on przeszedł w coś nienarzucającego się, świeżego, słodkiego z prysznica. Takie sprawia uczucie. Cena spoko. 50 zł. Pewnie sprzedam za 40. Jak trochę poużywam, albo 35. To i tak spoko. Teraz staram się, no zresztą w Zarze nie można odsyłać, ale nawet jak kręciłem tę większość filmów tych nowych, to staram się nie odsyłać zapachów. Bo wiem, że to jest wkurzające dla sprzedawcy. Gdybym ja był sprzedawcą, takiego siebie bym zabił po prostu. Chociaż pewnie jak powiem to słowo, to YouTube może mnie zbanować. Więc, no, rozumiecie o co chodzi. Jest problematyczne, bo to jest upierdliwy klient, który, ja pierdzielę, zamówił 5 zapachów i zwraca 3, no porąbało. Albo zamówił 6 i zwraca 4. Staram się tak nie robić. Jak już to z 6 zwracam 2, 4 zostawiam,
A te dwa, które mniej mi się trochę podobały, odsprzedaję taniej. W ten sposób robię. Jestem na tym stratny, ale to jest taka pasja, która po prostu powoduje, że chcę sobie ponosić każdego dnia inny zapach, albo nawet jednego dnia trzy różne zapachy w odstępach, no wiecie, 6-godzinnych. Chociaż czasami nie można w odstępach 6 godzin, bo są tak mocne zapachy, że trzeba poczekać dłużej, albo nawet szorować gąbką, żeby zmyć. Green Savage nie jest, Savage nie jest takim typem zapachu, że będzie bardzo długo na skórze, ale na pewno sprawi pozytywne wrażenie. Jak szukasz odpowiednika Yves Saint Laurent Y, to sobie go kup. Nie jest zły. Jak szukasz czegoś świeżego, słodkiego z prysznica, to też sobie go kup. Nie jest zły. To by było na tyle z tej recenzji. Dzięki za oglądanie. A, i nie zapomnijcie zostawić komentarza, żeby inni wiedzieli, jakie są opinie innych osób. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się.